Człowiek, syn jednego z komandorów zamordowanych w procesach lat 50. Dzisiejsze spotkanie nie wiąże się bezpośrednio z morzem, nie wiąże się z marynarką wojenną. Wiąże się z naszą historią, ale właściwie również i współczesnością, bo jest to rzecz, która dotyka i dotykała bardzo wielu z Państwa, bo patrząc po tej sali widzę osoby, które same są historią, które same pisały scenariusze tych naszych najnowszych dni, naszych lat. I bardzo wiele z nich jest na kartach tej książki. Dodam tylko, że nie w roli tytułowej. Witam pana Krzysztofa Wyszkowskiego, panią Kubasiewicz. Jeśli chodzi o wyrok w stanie wojennym, to tak trochę żartobliwie, chociaż okoliczności i zdarzenia nie były wesołe. Proszę Państwa, ta książka ma 720 stron. Jak zobaczyłem ją na biurku, myślałem, że dostanę dwa egzemplarze. Okazało się, że jeden. Zawartość jest ogromna. Zawartość jest plonem pracy właśnie dwóch z panów siedzących tutaj, no i pana Sławomira Cęckiewicza, ale nie tylko, bo jak się Państwo zorientują, jest tam również czwarta osoba i o rozszyfrowanie nieobecności, powiedzmy w tytule tej książki, być może poprosimy któregoś z autorów za chwileczkę. Ja chciałem powiedzieć, że jest to swego rodzaju encyklopedia, czy też przewodnik encyklopedyczny, chociaż może używam złych słów, ale akurat te mi się nasunęły, ponieważ ona w jakiś sposób kompiluje i próbuje wydobyć te rzeczy, które ukazywały się często gdziekolwiek w innych źródłach. Jest tam dużo nowego materiału, ale jednocześnie jest próbą właśnie w tym wielkim tomie zgromadzenia wiedzy o pewnym zjawisku, takim zjawisku, które no, było przekleństwem dla PRL-u i które jest przekleństwem do dzisiaj Rzeczpospolitej, bez numeru. Proszę Państwa, cztery części tego dzieła, a właściwie nawet pięć, bo jest tam również obszerny wstęp pana Antoniego Macierewicza, który odnosi się do spraw lustracji, która obecna jest na każdej ze stron tej książki, ponieważ oprócz odwołania stricte do historii, do lat dawnych, jest tu bardzo wiele rzeczy współczesnych, a nawet bym powiedział odwołań do przyszłości, do przyszłych działań. Z autorami będziemy za chwilę z pewnością o tym rozmawiać. Jedno jest pewne, że ta książka pokazuje fragment historii, mówi się często ciemny fragment historii naszego kraju, który mówi jedynie to, że te losy były bardzo skomplikowane, że ludzie w pewnym wieku pamiętają wiele i wiele mogliby opowiedzieć, a często nie mogą, a często nie chcą. To tyle tego przedługiego wstępu, proszę Państwa, z mojej strony, jako człowieka niespecjalizującego się w tej tematyce, a jednak będącego obywatelem tego kraju, no i człowiekiem interesującym się historią. Proszę Państwa, o jak gdyby źródle tej edycji powinien powiedzieć wydawca. Przypomnę jeszcze, że wydawcą tego dzieła, które nazywa się Konfidenci, jest pan Piotr Jegliński, a wydawnictwo Edycja Spotkania, takie wydawnictwo, które która zaczęła się w Paryżu, kontynuowana jest dzisiaj. Zresztą bardzo proszę. Ma pan mikrofon, możemy sobie. Tak, mikrofon jest państwa. Różnych chorób, które przeszedłem. Zresztą o tej jednej z chorób jest tutaj właśnie poświęcony rozdział. Byłem, jak się okazało, wielokrotnie próbowano mnie odtruć. No i przypuszczam, że ta ostatnia próba skończyła się transplantacją wątroby. 3 lata temu przeszedłem, także żyję. Mam 3 lata, można powiedzieć, i dlatego jestem tak optymistycznie nastawiony do wszystkiego. Dlatego właśnie wtedy, kiedy
ocknąłem się po tej ciężkiej operacji i zorientowałem się, że nie jestem w czyściu, bo mi się wydawało na początku, że zobaczyłem zielonych ludzików wokół mnie i wydawało mi się, że to jest właśnie ten czyściec, kiedy zorientowałem się, że nie. Jak powiedziałem, jeden z kolegów parę godzin potem do mnie zadzwonił i powiedziałem mu prezent, bo wszyscy uważali, że jestem w jakimś szoku, że ja z powrotem wracam do działalności wydawniczej, którą zawiesiłem na parę lat ze względu na panujące stosunki i wydawnictwa, zmonopolizowanie hurtowni przez ludzi byłych służb, tak proszę Państwa, powiem cały rynek wydawniczy dzisiaj w mniejszym stopniu, ale jeszcze jest zmonopolizowany. Jeżeli dobrze postrowiemy w tych KRS-ach, to gdzieś tam wychodzi jakiś oficer i jakaś inna osobistość. W każdym razie postanowiłem, że tą resztę życia, którą mi dał najwyższy, dokończę tego, co zacząłem w latach 70. na Kulu. Było nas trzech, jak niektórzy Państwo wiedzą. Janusz Krupski, który zginął w Smoleńsku, i Bogdan Borusewicz. Działaliśmy wspólnie, bardzo blisko. Jeden z nas, ja wyjechałem, żeby nawiązać kontakt z emigracją polityczną i móc byliśmy historykami, przesyłać książki. Prawda? Bo tego nam brakowało. Dla mnie było oczywiste, że trzeba rozpocząć działalność konspiracyjną. Nigdy nie miałem żadnych tutaj rozterek, że czy co jest zgodne z konstytucją PRL-u, czy nie. I muszę powiedzieć, że mnie to szalenie śmieszyło i w ogóle byłem zszokowany, jak powstawał KOR i te debaty, czy my możemy poprzeć Jedlińskiego, bo miałem wtedy proces i po zdemaskowaniu agenta SB. I była cała debata w Komitecie Obrony Robotników, czy można poprzeć Jedlińskiego, bo być może przed na drogę szpiegostwa, a my przecież działamy zgodnie z konstytucją PRL-u. Takie to były obłędne dyskusje w tych gronach. No, jak Państwo wiecie, starałem się, jak mogę szkodzić i powiedziałem, że kiedy mnie zatrzymano w 90 roku, tak, przepraszam, w 2000 roku zastukali funkcjonariusze do mojej mamy, akurat świętowałem 90. jej rocznicę urodzin i wyprowadzono mnie, powiedziano, nie chciano mi powiedzieć, że muszą mnie gdzieś dowieźć. I okazało się, że jestem ścigany listem gończym, wydanym przez warszawską prokuraturę Warszawskiego Okręgu Wojskowego, podpisano przez pułkownika Kiszczaka, wielkiego mojego admiratora, który mi wielokrotnie po przesłuchaniach kolegów przekazywał pozdrowienia. Pozdrówcie resztkę od ludzi pamiętających. No ja też odpowiadałem mu, też będę pamiętał, no niestety nie udało mi się tego typa dopaść. Natomiast tylko powiem jeszcze, i to wtedy na komendzie policji dowiedziałem się właśnie, pytano mnie, proszę pana, no a gdzie pan był? Ja mówię, jak to się było? No mieszkam w Warszawie. A podróżował pan? Tak, podróżowałem. A samolotem? Tak, samolotem. No przecież pana mogli w każdej chwili aresztować. No właśnie taka to jest ta Polska. I dlatego, kiedy się właśnie ocknąłem, 3 lata temu, to postanowiłem, powiedziałem, no nie, no nie można być obojętnym po tym wszystkim. I z powrotem zacząłem wydawać książki. Ja po prostu pomyślałem sobie, że trzeba powrócić do tych tematów zakazanych, prawda, przez mainstream, o których nie wolno było mówić. Pomyślałem, patrząc na książki, które wydałem, a wydałem w sumie 300, może więcej tytułów książek tu w kraju i Pana Emigracji wydałem. Wydałem ponad 100 tytułów. Wysłaliśmy do kraju razem, ostatnio żeśmy podliczali, bo będę pisał takie swoje wspomnienia,
ponad pół miliona książek. To były największe nakłady na migrację. Każdy tytuł miał odpowiedniki w miniaturach i drukowane po 10 tysięcy egzemplarzy. Jedna z książek, wspomnienia Mariana Kupiela, Dzieje Polski Porozbiorowej, wydrukowana w Rzymie w nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy. A było to możliwe dzięki bardzo dyskretnemu wsparciu naszego profesora, kardynała Wojtyły, później papieża Jana Pawła II. Bez jego dyskretnej opieki wiele rzeczy byłoby niemożliwych. To właśnie dzisiaj chciałbym Państwu o tym też krótko wspomnieć. I teraz właśnie rozmawiając z kolegami, doszliśmy do wniosku, że trzeba wydać książkę Konfidenci są wśród nas. A dlaczego? Bo przecież te sprawy nie są w ogóle wyjaśnione. Są ciągłe, wypływają ciągle jakieś materiały, pomówienia i tak dalej. Jedną z pierwszych rzeczy, któregoś dnia dowiedziałem się od mojego przyjaciela, że jest bardzo ciekawy ubek. Ubek, który pracował w 11 Wydziale pierwszego Departamentu, był funkcjonariuszem w stopniu porucznika, został pozytywnie zweryfikowany, przeszedł do zarządu wywiadu, potem był i pracował na kierunku wschodnim. Ja tego człowieka spotkałem, bardzo trudne rozmowy, bo go spytałem, czy brał udział w próbach morderstwa mojej rodziny i tak dalej, i tak dalej. Przez rok z nim prowadziłem rozmowę, jeszcze nie przypuszczałem, że on po prostu pójdzie dalej. On został zwolniony, bo był oficerem dyżurnym Agencji Wywiadu w 2010 roku, w czasie katastrofy. No i opowiadał przerażające rzeczy upublicznie, które się działy. Ja go namówiłem, żeby pisał. On sam został zwerbowany na uniwersytecie, studiował polonistykę i kiedy przyniósł mi pierwsze jakieś takie próbki, zobaczyłem, że ten człowiek naprawdę ma talent. I namówiłem go do pisania. I tak powstała pierwsza książka. Przy czym na początku ja mu proponowałem, żeby to pod pseudonimem, a potem przyszedł i powiedział: proszę pana, ja nie chcę pod pseudonimem. Ja całe życie żyłem półlegalnie, nielegalnie, z fałszywymi nazwiskami. Moim nazwiskiem legalizacyjnym było nazwisko Filanowski. On brał udział w różnych operacjach, prowadził bardzo wielu agentów. On prowadził Jerzego Buzka, prowadził, tu nie będę na razie wymieniał jeszcze, wybitne osobistości z Wybrzeża. W książce Weryfikacja, którą tutaj Państwo znajdziecie, jest mowa o, to jest konwencji niby powieściowej, fakty i adresy są prawdziwe. Przyjeżdżał z ramienia TKK, bo on został wprowadzony do struktury TKK poprzez tak zwane źródła. Jeździł tutaj i przywoził do Sopotu, gdzie się ukrywał pewien znany opozycjonista, zresztą jak relacjonował, wiecznie pijany, pseudonim Owca, przywoził pieniądze. I któregoś razu taka jest scena opisana, jak on przychodzi, wręcza w końcu na Monciaku, koło Monciaku był jakiś antykwariat czy księgarnia i tam był punkt kontaktowy. To właśnie opisuje tu pan Wroński, pułkownik Wroński. I tam przez jakiś łączników dotarł do tego mieszkania, gdzie leżał z butelką whisky Owca i on przyniósł mu kopertę pieniędzy i dał mu w ręku. On tak ważył te pieniądze i spytał się: a ty jesteś od kogo? A na to Wroński, działacz podziemia, w cudzysłowie, odpowiedział: a jakie to ma znaczenie? No, a wiesz, bracie, to ma duże znaczenie, bo jak jesteś
od naszych, to ja to dokładnie sprawdzę, to oni kradną i przeliczę. A jak jesteś od was, to ja nie będę liczył, bo wy jesteście uczciwi. No i tym podobne historie. No i wtedy właśnie, po wydaniu tej książki, zresztą trzeba powiedzieć, autor tej książki, jego dzieje nadawałyby się na film, bo kiedy on rozpracowywał, brał udział w operacji wileńskiej, jak państwo wiecie, przywiezienia do Polski w bagażniku pewnego pułkownika KGB. I brał udział w wielu innych operacjach i wtedy dostał kopniaka w górę. W 2002 roku został wysłany do Anglii jako rezydent przy MI5 i był pierwszym sekretarzem ambasady. Wybrał stanowisko szpiegowskie. I tam właśnie poznał też bardzo ciekawych kolegów, prawda, angielskich, z którymi wykonywali jakieś różne operacje i tak dalej, o czym oczywiście nie mówił. I poznał też oficera brytyjskiego prowadzącego pewnego dotychczas bardzo znanego polityka, który działał na linii Polska-Wielka Brytania. Oprócz tego też tu sądzę, że ważne figury prowadził w Trójmieście. I ten człowiek, bardzo kiedy ja mu powiedziałem o planie tego książki, powiedziałem, że kolega Witold Bagiński pisze monografię, to jest pierwsza monografia 11 wydziału, tego wydziału dezintegracji, dezinformacji, tam gdzie była komórka morderców, prawda? Bo oni nie jedno mają na sumieniu. On bardzo dużo pomógł, dlatego że on wielu ludzi znał i o tym powie Witold Bagiński i że tak powiem, no, zrobił różne korekty, podał różne nazwiska i tak dalej. I kończąc, postanowiliśmy wydać, pan Piotr Wojciechowski napisał, zajął się tą częścią, która była pod pseudonimem Grodzki. Był to, mogę powiedzieć, Tomasz Tybonek, ja jego książkę wydałem, rzecznik Antoniego Macierewicza, potem Busta. Kiedy wydałem w 1992 roku tą książkę, natychmiast spotkałem się z ogromnymi szykanami, byłem szpiegowany przez różne agencje, przez prokuratora ciągle szantażowany, ścigany, że mu ujawnił, kto to jest ten Grodzki, ten mistrz. Ale dzisiaj właśnie zdecydowaliśmy się tą część zamieścić, o tym powie Piotr Wojciechowski. A Sławek Cęckiewicz napisał jedną z ważniejszych rzeczy, ujawnił różne dokumenty o Wiesławie Chrzanowskim. Życzę przyjemnej lektury i oddajemy głos tutaj autorom. Dziękuję bardzo.